Monitor EnergiFox to urządzenie, które służy do monitorowania parametrów sieci elektrycznej. Dokonuje pomiarów instalacji jedno- lub trójfazowej. W tym filmie pokażę, jak go podłączyć i skonfigurować. Montaż. Do zacisków górnych 1, 2, 3 podłączamy zasilanie L1, L2, L3. Do zacisku czwartego podłączamy przewód N, neutralny. Do zacisków dolnych podłączamy przekładniki. Prawidłowy sposób montażu pokazany jest na poniższym rysunku. Bardzo ważny jest prawidłowy montaż przekładników. Należy szczególnie zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, sposób podłączenia przewodów przekładnika do monitora. Przewody oznaczone jako L, kolor biały, i K, kolor czarny. Po drugie, sposób założenia przekładnika na przewodzie. Przekładnik powinien być założony tak, jak widać to na rysunku. Zasilanie, odbiornik. Na spodzie przekładnika pokazany jest kierunek przepływu prądu. Od K do L. Strona zasilania, strona odbioru. Odwrotne podłączenie pokaże wartości ujemne w sytuacji, gdy pobieramy energię. Po trzecie, założyć przekładnik na odpowiednim przewodzie. Pierwszy przekładnik, zaciski u dołu monitora L1, K1, zakładamy na przewód podłączony do zacisku pierwszego. Na filmie przewód brązowy, na schemacie linia czerwona. Drugi przekładnik, zaciski L2, K2, zakładamy na przewód podłączony do zacisku drugiego. Na filmie przewód czarny, na schemacie linia niebieska. Trzeci przekładnik, zacisk L3, K3, zakładamy na przewód podłączony do zacisku trzeciego. Na filmie przewód szary, na schemacie linia zielona. Diody LED, sygnalizacja. Po włączeniu zasilania na obudowie monitora zaświecą diody LED. Po prawej stronie są trzy kontrolki L1, L2, L3. Sygnalizują obecność napięcia oraz poboru energii elektrycznej. Z lewej strony kontrolka status sygnalizuje stan urządzenia. Jeżeli jesteśmy przed konfiguracją, po wyjęciu z pudełka dioda LED powinna świecić światłem ciągłym. Jest to tryb fabryczny. Jeżeli rozpoczęliśmy konfigurację, dioda LED zacznie migać szybko, co pół sekundy. Oznacza to, że łączy się, nawiązuje połączenie z siecią Wi-Fi. Jeżeli dioda LED w tym czasie miga wolno, co jedną sekundę, oznacza to, że nawiązała połączenie z siecią Wi-Fi. Po konfiguracji sterownika. Jeżeli wystąpi brak połączenia z siecią Wi-Fi, dioda status miga szybko, co pół sekundy. Kontrolka error, LED miga na czerwono, sygnalizacja błędu. Przycisk reset służy do przywracania ustawień fabrycznych. Konfiguracja monitora w aplikacji Fox. Pierwsze uruchomienie monitora. Po podłączeniu urządzenia przeprowadzamy proces konfiguracji urządzenia. Proces ten wygląda tak samo jak w przypadku każdego sterownika systemu Fox. Sytuacja pierwsza. Monitor jest pierwszym urządzeniem systemu Fox. Po otwarciu aplikacji pojawiają się dwa kafelki. Aplikacja jest przeznaczona do obsługi sterowników z Wi-Fi oraz naszego inteligentnego domu Effent Home. Fox to sterowanie po Wi-Fi. Wybieramy kafelek z lewej strony. Jest to pierwsze urządzenie z systemu Fox. Konfigurację rozpoczynamy od utworzenia konta w chmurze. Dostęp zdalny może być ustawiany na dalszym etapie personalizacji. Brak dostępu zdalnego nie blokuje możliwości sterowania urządzeniem. W dalszym ciągu może być ono dostępne w ramach lokalnej sieci Wi-Fi. Uwaga! Konfiguracja tego parametru, zdalnego dostępu, jest niezbędna do rejestracji wyników pomiarów z monitora energii MEF. Klikamy u góry w Utwórz konto, wprowadzamy adres mailowy, hasło akceptujemy regulamin, OK.
pojawia się informacja potwierdzająca utworzenie konta. Dane dotyczące utworzonego konta pojawiają się poniżej. Klikając w oko, możemy podejrzeć wpisane hasło. Klikając w trzy kropki, urządzenia, możemy sprawdzić, jakie urządzenia mamy dołączone. Zmień hasło, usuń konto, usuwamy całkiem istniejące już konto, zapomnij konto, usuwamy dostęp z telefonu, tabletu do urządzeń podłączonych do tego konta. Klikamy dalej. Menadżer haseł. Tworzymy hasła dla urządzenia. Można utworzyć dwa rodzaje haseł. Administracyjne oraz dla użytkownika. Hasło administratora to hasło dla osoby dysponującej pełnymi uprawnieniami do konfiguracji i sterowania urządzeniem. Hasło użytkownika to hasło dla osoby, która tylko ma możliwość podglądu danych, bez dostępu do ustawień konfiguracyjnych. Hasła te są kluczem dostępu do urządzenia. Więcej informacji o roli haseł i ich wykorzystaniu do zarządzania użytkownikami można znaleźć na stronie fifcom.pl. W polu wyszukiwania wpisujemy nasz produkt i po wejściu na zakładkę pliki do pobrania dostępne są pliki PDF. Ostatni etap to wyszukanie naszego urządzenia. Proces ten rozpoczyna się automatycznie lub klikamy wszukaj. Uwaga! Jeżeli monitor nie został znaleziony, sprawdźmy, czy włączony jest moduł Bluetooth i lokalizacja. Pojawi się lista dostępnych urządzeń. Urządzenie zostało wyszukane. Ikona Bluetooth. Klikamy w połącz, a teraz dodaj. Pojawia się okno konfiguracyjne monitora. Wypełniamy pola. Wprowadzamy nazwę, pod którą będzie pojawiało się to urządzenie. Wybieramy utworzone wcześniej hasła dla administratora oraz użytkownika. Wybieramy sieć Wi-Fi, do której zostanie przyłączony monitor i podajemy hasło do tej sieci. Sterownik pracuje na częstotliwości 2,4 GHz. Wybieramy konto zdalnego dostępu, do którego przypisany będzie monitor sieci. Zatwierdzamy klikając w OK. Przechodzimy teraz do utworzenia folderu, w którym będzie widoczny dodany monitor. Klikamy w OK. Przeniesieni zostaniemy do miejsca, w którym będziemy mogli utworzyć folder, do którego przyporządkujemy nasze urządzenie. Klikamy w plusa i nadajemy nazwę nowego folderu. Zatwierdzamy OK. Klikamy w folder. Trzy kropki w prawym górnym rogu. Zarządzaj urządzeniami. W prawym górnym rogu dodaj urządzenia. Wskazujemy urządzenie. Klikamy OK. Klikając i przytrzymując prawy dolny róg, możemy powiększyć okno podglądu dla monitora. Rozszerzyć je na 2 lub 4 pola. Wychodzimy z tego miejsca. Rejestracja danych. Uruchomienie rejestracji danych wymaga wejścia w ustawienia modułu i zaznaczenia opcji telemetria. Klikamy w trzy belki w lewym górnym rogu, foldery, długo klikamy w ikonę monitora, trzy kropki w prawym górnym rogu, ustawienia, zaznaczamy opcję telemetria. Za chwilę poniżej pojawią się informacje potwierdzające uruchomienie usługi. W ramce podana jest strona, na której poprzez przeglądarkę z dowolnego urządzenia, np. komputera, tabletu, możemy mieć dostęp do danych z monitora. Dane te możemy przeglądać klikając poniżej w Otwórz telemetrię w przeglądarce. Wpisujemy dane do konta, które kilka minut temu zakładaliśmy.
Przegląd parametrów możemy też zrealizować klikając w trzy kropki i wybierając opcję pomiary lub telemetria. Wybierając telemetria ustawienia, możemy ustawić kilka parametrów związanych z okresem rozliczeniowym. Czy otrzymywaniem powiadomień o przekroczeniu napięcia lub zużyciu energii. Migająca zielona strzałka oznacza pojawienie się aktualizacji dla sterownika. Trzy kropki, zaawansowane i pojawia się pole, które naciskamy, aby zaktualizować sterownik. Drugi sposób dodawania urządzeń. Stosujemy go, gdy już mamy urządzenia z systemu FOX. Chcemy dodać nowe urządzenie. Klikamy w trzy belki. Wybieramy ustawienia, klikamy w dodaj nowe urządzenie, rozpoczyna się proces wyszukiwania. Pamiętajmy o włączeniu Bluetooth i lokalizacji. Urządzenie zostało znalezione. Klikamy w połącz, a następnie w dodaj. Dalszą konfigurację przeprowadzamy tak jak wcześniej pokazano w tym filmie, czyli jak w przypadku pierwszego uruchomienia.